Z uczestnikami drugiego zlotu przechodzimy trasę Elizy. Miałby być to rajd samochodowy, ale lepiej to wyszło jako rajd pieszy, bo więcej możemy zobaczyć, wszystkiego możemy dotknąć. Słuchajcie, włóczymy się od dwóch dni praktycznie tutaj po lasach. Przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy znają temat i ci ludzie po prostu czym więcej się dowiadują, tym więcej powstaje teorii. Spotkania z Janną Lamparską, Jerzym Cerą, Igorem Witkowskim. Powiem wam szczerze, z innymi odkrywcami, którzy tu cały czas przyjeżdżają, w mojej głowie robią coraz większą sieczkę. Do tej pory miałem bajzel, ale teraz co się dzieje z tymi informacjami, po prostu tego się nie da wszystko w jedną całość skleić. Było tu kilku specjalistów z dziedziny chemii, byli tu fizycy. Mamy tu dzisiaj dwóch chłopaków od betonu. Przyjeżdżają ludzie, eksperci od instalacji elektrycznych. I każdy element, który my tutaj znajdujemy, można dodać do tego swobodnie nową historię. Tylko małe kuku. Ostatnio poprzez przeglądy techniczne, przez przeglądy lekarskie dotarliśmy do kilku osób, które zaczynają nam opowiadać o tym, co tutaj naprawdę się działo w tamtym okresie. Opisują stan faktyczny, że część tych wszystkich legend, które tutaj były, zostaje obalana. Teraz przyjechało nas około 200 osób, prawdopodobnie. Codziennie jest rotacja ludzi. Dzisiaj może przyjedzie ktoś następny, będą może nowe informacje. Tylko jedno, co jeszcze już nie da się zahamować, tego przepływu informacji, który tutaj teraz jest, on już jest nie do zahamowania. Każdy, kto przyjeżdża, nie na zasadzie już jakiejś tam kłótni i wyzywania się, tylko każdy przywozi jakąś konkretną informację, którą się dzieli. I to jest fajne i to jest ciekawe. Teraz jesteśmy na Soboniu, na przepompowni, na betoniarni, przepraszam. Byliśmy na Włodarzu, byliśmy na Gontowej, na Mosznie, wszędzie poruszamy się pieszo, także jeszcze macie kilka dni ewentualnie. Każdy, kto będzie zainteresowany, może do nas dojechać.